Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Na terenie objętym opieką Nadleśnictwa Wejherowo powstały aż 42 leśne miejsca parkingowe. Mają one ułatwić wypoczynek mieszkańców i turystów, zwłaszcza nad morzem. Lato sprzyja licznym wycieczkom, a zwłaszcza pobytom nad morzem czy jeziorem. Najczęściej udajemy się tam samochodem. I o ile pobyt w nadmorskich kurortach czy leśnych terenach nie jest problemem, o tyle zaparkowanie samochodu stanowi już poważny problem. A często parkujemy gdzie popadnie, zwłaszcza w miejscach niedozwolonych, objętych ochroną, na przykład w lasach. W związku z tym Nadleśnictwo Wejherowo w trosce o przyrodę i turystów realizuje nowy projekt. Od wielu lat staramy się przygotować miejsca dla turystów i takich, którzy przyjeżdżają do nas na wypoczynek letni, ale również dla tych, którzy na kilka godzin chcą dosłownie wpaść do lasu, pozbierać grzyby, nazbierać grzybów czy jagód. I przygotowujemy dla nich miejsca. Niestety te miejsca przez wiele lat były dosyć intensywnie dewastowane przez ludzi, którzy nie bardzo umieją sobie radzić z pobytem w lesie. Natomiast od zeszłego roku realizujemy projekt przy współudziale z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który wspomógł nas kwotą około 150 tysięcy złotych na realizację projektu pod tytułem Odpocznij w Puszczy Darżlubskiej. Realizację projektu zakończono wiosną tego roku, a efektem są aż 42 miejsca parkingowe. Znajdują się one na terenach nadmorskich, Puszczy Darżlubskiej czy brzegach Jeziora Żarnowieckiego i obrzeżach Wejherowa. Te obiekty to głównie wytyczenie terenu właśnie takimi charakterystycznymi balami, zaopatrzenie w jakąś wiatę, miejsca, czasem miejsca na ognisko, przeważnie miejsca właśnie takie, gdzie można usiąść, odpocząć. Zapewnienie takich miejsc dla turystów to nie wszystko. Nadleśnictwo zadbało także o osoby czynnie uprawiające sport, na przykład rowerzystów. Pamiętaliśmy też o rolkarzach czy rowerzystach, którzy korzystają z naszej drogi między Kępinem a Darżlubiem. Zrobiliśmy tam też kilka miejsc na odpoczynek, na to, żeby mogli sobie przebrać buty czy założyć rolki, pozostawić też auto. Przygotowanie miejsc wypoczynku i miejsc parkingowych nie zwalnia nikogo z obowiązku zachowania ostrożności. Pamiętajmy, że w lasach poruszają się na przykład duże pojazdy wywożące drzewo. Całkowity koszt zorganizowania 42 miejsc parkingowych to blisko 230 tysięcy złotych. Takich miejsc można by zorganizować znacznie więcej, gdyby nadleśnictwo nie musiało przeznaczać pieniądze na przykład na sprzątanie terenów leśnych z dzikich wysypisk. Przypomnijmy, że rocznie to koszt od 90 do 120 tysięcy złotych. Urząd Miejski w Wejherowie w porozumieniu z Zakładem Usług Komunalnych od zeszłego roku prowadzi akcję Posprzątaj po swoim psie. W celu ułatwienia właścicielom czworonogów dostarczania torebek do zbierania psich odchodów, ZUK rozlokował na terenie całego miasta około 60 dystrybutorów wyposażonych w bezpłatne torebki. Psie odchody dla niektórych to błahostka, dla innych duży problem, z którym boryka się każde miasto. Z myślą o schludnym i estetycznym wyglądzie władze Wejherowa zakupiły 62 dystrybutory. W każdej z metalowych skrzynek znajdują się papierowe torebki oraz tekturowe łopatki służące do sprzątania po swoim psie. One są przede wszystkim w miejscach, gdzie są przejścia najwięcej uczęszczane. Czyli w okolicach takich, wejść do parku na przykład, w okolicach placów zabaw, w okolicach ciągów pieszych, takich, przy których nie ma żadnej zieleni, w okolicach osiedli mieszkaniowych, czyli w miejscach, gdzie obserwujemy największe skupiska ludzi, czy też miejsca spacerowe. Początki akcji nie były łatwe, bowiem często zdarzały się akty wandalizmu bądź nieprawidłowego korzystania z dystrybutorów. Jednak po roku funkcjonowania urządzeń stan czystości chodników znacznie się poprawił. Pamiętajmy, że w dużej mierze to my sami wpływamy na to, jak wygląda nasze otoczenie. Jeśli są miejsca, w których brakuje dystrybutorów, można zgłosić się z tym problemem do Urzędu Miasta, ale nie tylko. Zachęcamy przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, czyli użytkowników tych miejsc, w których zamieszkuje duża ilość osób, aby one na swoim terenie również próbowały coś takiego jak my zastosować. Czy to będzie miało formę takich dystrybutorów, czy innych, czy kosze na odpady. Dzisiaj już tych możliwości jest dużo więcej. Możliwości dużo, a koszty niewielkie. Miesięczne utrzymanie dystrybutorów w Wejherowie oscyluje w granicach od 1000 do 1400 zł.
Pojedyncze urządzenie kosztuje około 70 zł. Zachęcamy do czynnego udziału w akcji. Okres letni to często bardzo ciężki czas dla zwierząt. Czworonogi porzucane są przez właścicieli, którzy nie potrafią znaleźć dla nich odpowiedniej opieki na okres wakacyjnych wyjazdów. Zwierzęta bywają też niewłaściwie traktowane. Nad tym, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji, czuwa Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Animals. Psy czy koty, małe i duże, często bez ludzkiej opieki skazane są na śmierć. Zwłaszcza te, które przez lata wychowywane w domu, nagle go tracą, bo właściciel nie wie, co z nimi począć w czasie urlopu. Wyrzucane na ulicę czy do lasu, traktowane przez człowieka jak niepotrzebne śmieci. Na szczęście znajdują się ludzie, którzy walczą z podobnymi zjawiskami, a porzuconym czworonogom chcą znaleźć nowych, odpowiedzialnych właścicieli. Latem zawsze są przepełnienia. Ludzie wyjeżdżają na wakacje, pozbywają się swoich psów. Na rynek miasta, gdzie naprawdę można psa oddać do hotelu. Jest coraz więcej miejsc, gdzie można psa zabrać ze sobą. Tutaj mam akurat, chciałabym pokazać przykład psa, nie wiem czy go widać, który został wyrzucony w Wejherowie z samochodu. Szukamy, jeżeli ktoś rozpoznaje tego psa, szukamy właściciela, bo powinien zostać ukarany. Porzucone psy i koty to jednak nie jedyna bolączka obrońców praw zwierząt. Głodzone czy źle traktowane czworonogi to zjawisko bardzo powszechne, a interwencje w tej sprawie to dla animalsów niemal codzienność. My jako inspektorzy do spraw ochrony zwierząt współdziałamy z instytucjami samorządowymi i państwowymi w celu ujawniania i ścigania przestępstw, które wynikają z nieprzestrzegania ustawy o ochronie praw zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku. Czyli właściwie reagujemy wszędzie tam, gdzie są jakieś przesłanki o tym, że istnieje stosowanie okrucieństwa wobec zwierząt albo że zwierzęta znajdują się w nienależytych warunkach bytowych. Takie interwencje są bardzo potrzebne, bo w większości zgłaszanych przypadków, kiedy przyjeżdżamy na miejsce, to rzeczywiście stan faktyczny jest taki, jaki został opisany przez osobę zgłaszającą. Czyli pomimo tego, że się dużo mówi i w mediach, i w prasie o okrucieństwu wobec zwierząt, to ten temat jest cały czas aktualny. Cały czas podejmujemy interwencje, jest masa interwencji w okresie letnim i zimowym. No i większość tych interwencji kończy się pozytywnie, czyli właściciele się zobowiązują do naprawy uchybień w jakimś tam terminie podanym przez nas. Czasami zdarza się tak, że też musimy zwierzęta odbierać właścicielom, bo dalsze pozostawienie ich zagraża ich zdrowiu i życiu. Jak stanowi artykuł 1 ust. 1.1 ustawy o ochronie praw zwierząt, zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Na terenie powiatu wejherowskiego w ostatnim czasie pojawili się dwaj oszuści. Podszywali się pod pracowników gazowni i powołując się na rzekomą kontrolę urządzeń gazowniczych, oszukali starsze małżeństwo. Podawali się ci mężczyźni za pracowników gazowni, że muszą wyczyścić kratki wentylacyjne, że muszą jeszcze sprawdzić przewód kominowy i zaangażowali do tego obu domowników, czyli i starszą panią, i starszego pana. Drugi mężczyzna wykorzystał chwilową nieuwagę domowników i poszedł w to miejsce, gdzie już wiedział, gdzie są pieniążki i ukradł aż 7 tysięcy złotych. W powiecie wejherowskim do takich incydentów nie dochodzi zbyt często, jednak jak pokazują ostatnie wydarzenia, należy strzec się przed takimi oszustami, a sposoby działania oszustów bywają różne. Tacy sprawcy podają się właśnie za pracowników, czy to gazowni, czy też za hydraulików. Mówią, że to są jakieś planowane sprawdzenia, że mają taki obowiązek. Starają się też swoim wyglądem wzbudzać zaufanie, czyli wyglądają jak pracownicy właśnie, czy to gazowni, czy hydraulicy. Ale pamiętajmy, że w każdym bloku, gdzie jest administrator tego budynku, gdzie jest spółdzielnia mieszkaniowa, oni zawsze informują mieszkańców o takich zmianach, o jakichś przeglądach, o sprawdzeniach liczników, jeżeli chodzi o hydraulika. Zawsze taka informacja znajduje się w gablocie informacyjnej, która jest zamknięta na klucz. Czyli to nie jest informacja przypięta na drzwi, przyklejona taśmą klejącą, bo to może zrobić każdy. Oszuści mogą podawać się także za pracowników instytucji publicznej lub organizacji charytatywnej. Sprawcy oszuści mogą podawać się również za pracowników banku. Będą wyglądali jak biznesmeni, będą w garniturze, w krawacie, będą mieli teczkę pod ręką. Nie zmienia to faktu, że mogą ukraść nasze kosztowności, czy też torebkę pozostawianą przy drzwiach, na szafce właśnie, kiedy będą wychodzili.
My tego nie zauważymy, a zorientujemy się dopiero jak dojdzie, jak już będzie po kradzieży i będziemy potrzebowali właśnie czegoś z tej na przykład torebki. Niektórzy podają się nawet za członków rodziny. Osoby podające się za wnuczka bądź wnuczkę starszych państwa dzwonili do domu. W czasie rozmowy tak rozpytywali osobę, z którą rozmawiają, że dowiadywali się imienia wnuczka, potem wiedzieli już, co ten wnuczek robi, bo właśnie babcia czy dziadek mówili o różnych takich sytuacjach, gdzie ta osoba po prostu, mając takie wskazówki, już wiedziała, jak kierować rozmową i podawała się cały czas za tego wnuczka, po czym zaczynała mówić, że jest w bardzo ciężkiej sytuacji, że albo ma jakąś niesamowitą okazję kupna mieszkania czy samochodu, ale potrzebuje bardzo pilnie pieniędzy i nie ma czasu na jakieś formalności i że po prostu nie może przyjechać osobiście i przyśle do nas swoją najbliższą tam jakąś koleżankę czy kolegę do naszego domu, do domu babci czy dziadka po te pieniądze. Oszuści wykorzystują różne metody. Czasami pukają do sąsiadów, sprawdzają, kto jest w mieszkaniu. Czasami jak widzą, że w domu ktoś przebywa jednak jakaś młodsza osoba, to rezygnują z wejścia do środka. Czasami angażują domowników do tego, żeby zapisali coś na kartce dla sąsiadów, jakąś wiadomość, bo nie mogą ich zastać. To jest tylko pretekst, aby nas wywabić z przedpokoju gdzieś do kuchni, do pokoju, a w tym czasie dokonać kradzieży w naszym mieszkaniu. Jak zatem ustrzec się przed potencjalnymi oszustami? Jeżeli przychodzą do naszego domu pracownicy, potencjalni pracownicy, czy też osoby podające się za pracowników gazowni, czy to elektrowni, czy też zachód hydraulika i chcą dokonywać jakieś u nas zmiany, jakichś napraw w weekend, kiedy jest już po godzinie 14 i te tutaj instytucje nie pracują, warto taką osobę odesłać i powiedzieć, że przyszła w innym dniu roboczym, na przykład w poniedziałek i wtorek, a w tym czasie do tego czasu w poniedziałek z rana zadzwonić, czy to do gazowni, czy też właśnie do spółdzielni mieszkaniowej, zapytać się, czy wysyłali takich pracowników do naszego mieszkania, do naszego bloku. Pamiętajmy zatem, jeżeli osoby podające się za pracowników poszczególnych firm pojawiają się u nas bez wcześniejszych informacji, możemy poprosić o przyjście w innym terminie i w tym czasie upewnić się telefonicznie, czy rzeczywiście są to pracownicy danej firmy. Zanim wpuścimy kogokolwiek do domu, mamy prawo żądać dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Nigdy nie zostawiaj nikogo samego w danym pomieszczeniu i nie pokazuj, gdzie trzymasz pieniądze. To wszystko w wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.